Russell Crowe świetnie władał białą bronią, choćby w Gladiatorze, ale myślę, że z naszym gladiatorem Danielem Olbryskim nie miałby najmniejszych szans. Gdyby doszło do takiego starcia, to myślę, że nasz bohater by go spokojnie pokonał. Ale my dzisiaj nie o tym. Dzisiaj pan Daniel Olbryski jest zaproszony do naszego studia, żeby opowiedzieć o pracy niekoniecznie tylko swojej, ale również swojej agentki, która tak zupełnie przez przypadek się składa, jest jego życiową partnerką. Daniel Olbryski wystąpił także w serialu Mój agent, gdzie gra sam siebie, człowieka, który ma zagrać ważną scenę, ale ma swoją tajemnicę, nie chce jej publicznie ujawnić, bo ma pewną małą słabostkę. Jeśli państwo jeszcze nie oglądali, to nie zdradzimy dlaczego. Masz dobrze, że masz żonę agenta, wszystko za ciebie robi. No tak, i pieniądze zostają jeszcze, w domu. Jeszcze podobno tak. Wszystko ci zdejmuje z głowy. Spotkania, przypominania, telefony. Ty nie musisz tego robić w ogóle. No też trochę tak to jest, ale już taką gapą kompletną to nie jestem. Ja mówiłam o wolności od takich wiesz, rzeczy. No, z własnym koniem to się sam umawiam. Czy są pewne decyzje, które pańska żona podejmuje za pana jako agentka i nawet o nich nie informuje? Typu odrzucenie prośby o jakiś wywiad albo o udział w jakimś projekcie? Nie, aż tak, już tak. Ubezwłasnowolniony nie jestem i to resztki swobody mi jednak zostawia. To jest... Myśmy się poznali już kilkadziesiąt lat temu. Ona się opiekowała troszkę tak jako nieoficjalna agentka, bardziej koleżanka, przyjaciółka, Basią Wrzesińską. No, były zaprzyjaźnione i gdy wyniknęła wspólna praca, taki pomysł był listy miłosne, to ja się przyjrzałem, jak i Krysia organizowała nam te przedstawienia, naszą pracę i zobaczyłem, jak ona fantastycznie to robi. I pomyślałem sobie, że poza taką przyjaźnią, bo to na początku przyjaźń, koleżeńskością, pomyślałem sobie, a po cholerę mi gdzieś utrzymywać agencję w Paryżu, w Rzymie czy w Berlinie, bo miałem do różnych filmów różne agentki w całej Europie. Pomyślałem jeszcze, ona zna języki obce i to biegle. Pomyślałem sobie, niech to wszystko zostanie w domu. No a potem z czasem również z pracy zawodowej. Tak, to tak chyba było. Że zaczęło się od pracy zawodowej, a skończyło się poważnym związkiem. Jak to jest z dyskusjami, Danielu, na temat wyboru roli? Czy prowadzisz z Krysią takie rozmowy dotyczące tego, czy warto się w coś zaangażować? A to pewne rzeczy są oczywiste. To gdy się coś pojawia, to oboje mamy... przeważnie mamy nadmiar jakby ambarade de la richesse, mówią Francuzi, nadmiar bogactwa. Jak dotąd, jeszcze nawet w moim wieku, że tych propozycji jest więcej niż dajemy radę wszystkim podołać, ale pewne rzeczy są oczywiste. I to przeważnie pozytywnie oczywiste. Nie, że widzimy, że a nie tego za nic w świecie. Nie, mamy szczęście, że się zwracają do nas bardzo interesujący i reżyserzy, i tematy, i w tym staramy się to. To nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że już nie jestem w pierwszej młodości, ale mam szczęście grać w czterech chyba równolegle bardzo ciekawych przedstawieniach, w jakichś gościnnie w serialach, a jeszcze stale odpukać przychodzą propozycje w obcych językach i pogodzenie tego, żeby pogodzić to również z przyjemnościami takimi, a i obowiązkami, bo jak się ma konia, to jest obowiązek, żeby się z nim regularnie spotykać. To jest ułożenie planu tygodnia, miesiąca i dnia. Nie jest łatwe i w tym rzeczywiście fantastycznie z Krystyną to się nam udaje, a jeszcze życie osobiste, rodzinne i tak dalej. To czas wolny. Czy ten program, o którym my opowiadamy, czyli Mój agent, serial, który ma trochę naśladować prawdziwe życie gwiazd i ich zaplecza, czy rzeczywiście on to życie
w miarę precyzyjnie pokazuje, czy relacja agent-artysta wygląda trochę inaczej tak, niż na ekranie? To trzeba do pierwowzoru sięgnąć, bo to robimy na podstawie francuskiego serialu. To zdaje się, on się nazywał po francusku 10%, czyli 10%, bo tyle za moich czasów i chyba dalej we Francji ze stawki, którą agent negocjuje z produkcją i zawsze to jest bardzo fajne, że tego nie musimy my osobiście, tylko bardzo tacy twardzi w negocjacjach nasi agenci. Nie, za tyle to mój klient nie zagra. My byśmy tak nie umieli. I także te 10% to wywalczają nam agenci. I obejrzałem ten serial chyba w czasie tego naszej pandemii, gdzie mieliśmy dużo czasu i od razu po pierwszym odcinku wiedziałem, że chcę to oglądać do końca. Zwłaszcza, że bohaterami, bo to w każdym odcinku jest bohaterem jakaś gwiazda, prawda? Dziewczyna czy facet. I patrzyłem z zaciekawieniem, bo z większością z tych bohaterów, tych 10 odcinków, chyba 10 francuskich, to były dziewczyny i faceci, z którymi grałem. Tak. I patrzyłem, jak to... I bardzo mi się to spodobało. I tak westchnąłem, że może byłoby fajnie, gdyby w Polsce to też... To się nazywa, jak to się... Zaadaptowano. Tak, ale to się na format, prawda? Tak. Tak, ten... I TVN bardzo szybko wpadł na to i zaprosił do tego fantastyczne koleżanki i kolegów, i również ja się tam znalazłem. Akurat miałem przyjemność, że mój odcinek reżyserowała ktoś mi bardzo bliski, bo córka moich przyjaciół, Julia Kolberger, córka Krzysia i Ani, prawda? Także miałem takie jakby... którą znałem od dziecka i tu raptem bardzo surowo tak mnie... A tu mało lata się rozpycha. No to mnie, proszę tak, Państwa, zobaczycie ten program, czy ten serial w niedzielę o 21:35 na antenie TVN. W pierwszym odcinku drugiego sezonu, bo to już drugi sezon, wystąpi Antoni Pawlicki i Agnieszka Więdłocha. Czyli małżeństwo. Małżeństwo aktorskie, które też gra małżeństwo aktorskie w tym serialu. Byli zresztą nas na kanapie, opowiadali o tym. Zapraszamy przed telewizory, a naszemu szanownemu gościowi życzymy nieustającego dostatku propozycji, ról i dóbr wszelakich. Pozdrawiamy panią menadżerkę, która tam siedzi i czeka. Najlepszą, jak wiadomo, na świecie. Serdeczne życzenia, wszystkiego dobrego Państwu życzymy. Wszystkiego. Samych pięknych chwil.